Nie ma czegoś takiego jak data graniczna aresztowań. Można powiedzieć, że w momencie, kiedy żołnierz sowiecki postawił nogę na danej ziemi, ta ziemia rozpoczyna swoją gehennę. Te aresztowania już wtedy funkcjonują. Kiedy koniec? Porucznik Józef Banzo Jastrząb został aresztowany i skazany na dożywocie za, co prawda formalnie, innego rodzaju przestępstwa, ale w uzasadnieniu za swoją bandycką przeszłość w roku 62. W tym całym systemie represji musiało być więzienie. Tym najważniejszym więzieniem na terenie Gdańska było więzienie przy ulicy Kurkowej, przez które przeszło bardzo wiele osób, z którego już wiele nie wyszło. Różne były to formy przybierało, albo były to formy procesów kapturowych, kiedy de facto osadzony, aresztowany, przesłuchiwany dowiadywał się o wyroku w momencie, kiedy mu zakomunikowano, nawet nie wiedział, że był proces, bądź były to nawet procesy propagandowe, gdzie przez wiele dni z nagłośnieniem na ulicach miast, relacjami w radiu czy w kronikach filmowych puszczanych w kinach obrazowano te procesy, aby pokazać, jak podstępni zbrodniarze z Armii Krajowej na przykład zwalczali sowiecką partyzantkę. Więc formy były różne. Jak się kończyło śledztwo, zapadał wyrok. Te osoby, które otrzymały wyrok kary śmierci, przechodziły do cel śmierci i tam oczekiwali na wykonanie wyroku, łudząc się jeszcze ewentualnie nadzieją, że prośba o łaskę wystosowana do prezydenta, najczęściej Bieruta, czy do Rady Państwa, najczęściej zresztą, jak wiemy, odmownie traktowana, ale łudzili się do ostatniej chwili, że być może to prawo łaski zostanie zastosowane, a wyrok zmieniono na przykład na dożywocie albo na wieloletnie więzienie. Kiedy nadchodził moment wykonania wyroku śmierci, więzień dosyć szybko się w tym orientował, bo najczęściej przychodzono do niego z kapelanem. Pluton egzekucyjny rozstrzeliwał więźnia z broni maszynowej. Jeżeli przeżył taką egzekucję, tak jak Inka, to dowódca plutonu egzekucyjnego miał obowiązek ją dobić. Taką osobę dobić i to zazwyczaj czynił. Stąd tutaj znajdujemy też osoby z przestrzelonymi czaszkami, nie tylko ranami postrzałowymi, na przykład klatki piersiowej. Część ciał trafiała do prosektorium Akademii Lekarskiej w Gdańsku, część natomiast na cmentarze, przede wszystkim garnizonowy i cmentarz Srebrzysko. Z zasady nie wydawano ciał osób rozstrzelanych rodzinie. Takich wyjątków tutaj nie mamy. Mam wrażenie, że bardziej się ich bali po śmierci niż za życia. Komuniści wiedzieli, jaka jest polska tradycja. Komuniści wiedzieli, co to znaczy w polskiej świadomości, co to znaczy u Polaków bohater narodowy. Wiedzieli, jaka to jest ogromna siła ducha, jaki to jest przykład. Oni ich zabijali gdzieś tam potajemnie, w nocy ich wywozili, udeptywali ziemię. Czasami sadzili jakieś tam krzaki w tym miejscu, albo ich zakopywali w jakimś niegodnym miejscu, na przykład pod śmietnikiem, bo też takie sytuacje były, ponieważ się bali ich oddziaływania na nas po śmierci. Mieli wyobraźnię, trzeba im przyznać. Myślę, że myśleli także o tym, co będzie za kilkadziesiąt lat, jakby się coś zmieniło. Chcieli ich po prostu raz na zawsze zakopać, tak by ludzkie oko, ludzka pamięć już ich nie dosięgła. I tu się bardzo mocno pomylili. Osoby, które miały na zawsze zniknąć ze świadomości polskiej, zaginąć miały po nich wszelkie ślady. Przecież tego cmentarza po wojnie pilnowali też ubecy, żeby tu nikt za bardzo nie chodził, nie grzebał, nie szukał. Chodziły tutaj patrole umundurowane, nieumundurowane, podobnie jak przy innych tego typu miejscach. Tam wyżej, w tej górnej części, były kwatery dla lepszych, dla zasłużonych w tych latach powojennych, zasłużonych dla Polski Ludowej. Tam do dzisiaj mamy groby milicjantów, którzy zginęli w potyczkach z oddziałami Łupaszki, Kruka czy innymi. Tam były kwatery ubeków, na pewno składano tam wieńce, zawsze wielkie uroczystości pogrzebowe. Dzisiaj po większości tych mogił, po ubeckich nie ma w ogóle śladu. Wszystkie zniknęły. Już nikt o nich nie pamięta. Istnieją niektóre milicyjne. Młodzi chłopcy, niech sobie będą. A przywraca się pamięć tym osobom, o których nikt nie miał pamiętać. Żołnierze wyklęci są
jak gdyby coraz bliżej nas. Początkowo to dla wielu osób była niespodzianka. Nie wiedzieli, że po wojnie mieliśmy do czynienia z prawdziwym antykomunistycznym powstaniem, w którym uczestniczyły tysiące ludzi. Więc to było odkrycie. A dzisiaj ci żołnierze wyklęci są jakby bliżej naszych serc. Lepiej ich rozumiemy. Lepiej rozumiemy sens tej walki. Lepiej rozumiemy okoliczności walki tragicznej. No i pewne mity wokół nich się rozwiewają. Na przykład mit o tym, że oni szukali jakiejś przygody, że to byli młodzi, lekkomyślni ludzie, którzy podjęli walkę, która nie miała sensu. Takie właśnie teorie nie mają sensu, ponieważ oni wierzyli w to, że sytuacja polityczna się odmieni, że Rzeczpospolita Polska będzie państwem suwerennym, a nie dominium Stalina. Nie mogli uwierzyć w to, że alianci nas tak po prostu zostawili w sowieckiej strefie operacyjnej, jak się mówiło pod koniec wojny w zaciszach gabinetów. Także ta walka była walką za świętą sprawę. Tak jak w powstaniu styczniowym, tak jak w powstaniu listopadowym, tak jak w czasie Konfederacji Barskiej. Nie patrzymy na nich tak, jak nam kazano patrzeć, jak na bandytów, jak na wywrotowców, jak ludzi lekkomyślnych. Patrzymy na nich jako na żołnierzy tragicznego powstania w obronie niepodległego bytu państwa polskiego. Poszukujemy miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. W całym kraju takich miejsc mamy setki. Powinniśmy do nich dotrzeć, powinniśmy odnaleźć ludzi, których uśmiercono przed laty, w latach 40. i 50., a potem pogrzebano gdzieś w nieznanych miejscach. Samodzielny Wydział Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej powstał stosunkowo niedawno. Bazuje na doświadczeniach, które w Polsce mamy od 2003 roku, czyli poszukiwania miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego realizowane przez oddział IPN we Wrocławiu, to co robiliśmy już od 2003 roku, aby móc odnajdywać miejsca pochówku ofiar terroru komunistycznego, które były świadomie niszczone, ślady po nich były zacierane. Pojedynczy specjalista, nawet największej klasy, nie jest w stanie podołać takiemu zadaniu. Dlatego też pracujemy w zespole. W zespole, który się składa z archiwistów, historyków, medyków sądowych, antropologów, archeologów. Każdy z nas łączy swoje umiejętności, wiedzę, doświadczenia i pracuje na rzecz wspólnego sukcesu. Co pół roku, co rok całe społeczeństwo może się dowiedzieć o wynikach naszych prac, bo są konferencje identyfikacyjne, na których podajemy imiona i nazwiska ludzi, których szczątki udało się odnaleźć. Ale społeczeństwo widzi w zasadzie tylko ten końcowy etap naszych prac. Tymczasem, żeby doszło do tego efektu, do tej najważniejszej chwili, zapewniam Państwa, że trzeba pracować wiele miesięcy, czasem wiele lat, na to, żeby dojść do pewnych konkretnych wyników. Cmentarz garnizonowy w Gdańsku, miejsce, gdzie dzisiaj się spotykamy, dzisiaj rozmawiamy, należy do tych, wydaje mi się, bardzo interesujących przykładów, pokazujących, w jaki sposób pracujemy. Wiedzieliśmy z badań prowadzonych przez kolegów tutaj z Gdańska, że na cmentarzu garnizonowym, na kwaterze numer 14, pogrzebano szczątki Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, straconego z Danutą Siedzikówną pseudonim Inka. Z nieznanych nam powodów, ale we wrześniu, czyli krótko po egzekucji 1946 roku, naczelnik więzienia, odpisując prawdopodobnie na pismo wdowy po Feliksie Selmanowiczu, Zagończyku, odpisał jej, że zwłoki jej męża zostały pogrzebane na cmentarzu przy Giełguda pod numerem
tabliczki 136. Skutkiem było między innymi była ponowna analiza pewnych dokumentów, w tym dokumentów w postaci akt więziennych, których szczątki się zachowały, niewiele ich jest, no ale całe szczęście jakimś tam cudem zachowała się większość akt osób straconych. U Danuty Siedzikówny żadnych akt nie było, natomiast u Feliksa Selmanowicza znalazła się korespondencja, niewysłana korespondencja do jego żony Apolonii, w którym to administracja więzienna informowała, że dnia tego i tego został rozstrzelony, jego ciało zostało pochowane na cmentarzu garnizonowym pod numerem tabliczki bodajże 136. Było to bezpośrednie przesłanie, jeżeli chodzi o miejsce, że ciało jest tu, nie trafiło do Akademii Lekarskiej. Jeżeli ciało Selmanowicza to złożono, no to prosty wniosek, że najprawdopodobniej to samo zrobiono z ciałem Danuty Siedzikówny. Mieliśmy rację, to założenie potwierdziło się. Już trzeciego dnia naszych działań we wrześniu tamtego roku natrafiliśmy na szczątki Danuty Siedzikówny Inki na głębokości 49 cm. Obok szczątki mężczyzny, według nas Feliksa Selmanowicza Zagończyka i innych osób. Teraz jesteśmy w wykopie numer 4, a dokładnie w części B. Tutaj no, częściowo już został on przebadany, stąd też już przystąpiliśmy do zasypywania. Natomiast w tej części B odkryliśmy serię pochówków, które znajdowały się zdecydowanie wyżej w stosunku do na przykład pochówków sprzed 1945 roku. Pochówków trumiennych, z tyle tylko, że te trumny nie posiadają żadnych zdobień, żadnych uchwytów i przypominają bardzo, czy wręcz są identyczne z trumnami, które odnajdowaliśmy w zeszłym roku w sondażu właśnie, w którym odkryliśmy pochówki więzienne. Według naszych przypuszczeń jest to bardzo prawdopodobne, że właśnie ten, tutaj już jest grób wyeksplorowany, ale ten i ten są to szczątki więzienne. W tamtym roku wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie całego pola przebadać. Stąd w tym roku powróciliśmy tutaj. Za nami drugi tydzień już powoli się zbliża bardzo trudnych prac tutaj na kwaterze numer 14. Trudnych ze względu na to, że mamy całą kwaterę usianą wielką ilością gruzu. No, najtrudniejsze na terenie całej tej kwatery to jest wszechobecny gruz, taki gruz rozbiórkowy. Widać kolejne fazy plantowania tego terenu i niwelowania. I w zasadzie są miejsca, gdzie nie byliśmy w stanie dotrzeć do osiągnąć poziomu calca, czyli tej skały macierzystej. Czyli innymi słowy wykonywaliśmy wkop na głębokość 3 metrów i przez cały czas był to gruz. Na tej kwaterze mamy pochówki z I wojny światowej, z okresu międzywojnia, z okresu II wojny światowej, pochówki sanitarne z 45 i 46, pochówki więzienne z lat 46-50 i pochówki ludzi zasłużonych w walce o niepodległość, bo dzisiaj kwatera numer 14 to jest kwatera weteranów walk o niepodległość Polski. A my w tym wszystkim musimy się odnaleźć i odnaleźć szczątki więźniów okresu komunistycznego. Trzeba sobie wprost powiedzieć, że niekiedy będziemy bezsilni, bowiem na szczątkach więźniów mamy współczesne pochówki. To nie jest wielki problem, aby uzyskać zgodę i doprowadzić do ich rozbiórki. Problem polega na czym innym, że budując współczesne pomniki, szczątki więźniów zostały najprawdopodobniej w ogromnej większości zniszczone. To jest ten największy problem, z którym niestety niekiedy sobie nie poradzimy. Jest też druga przesłanka. Niektórzy z nich byli bardzo młodymi ludźmi. Nie zdążyli założyć własnych rodzin, nie mieli dzieci. Jeżeli nie mieli także rodzeństwa, my nie wiemy, gdzie są pogrzebani ich rodzice, w jaki sposób możemy stwierdzić tożsamość odnajdywanych szczątków. Wydaje się to niemożliwe. Ale robimy co w naszej mocy, żeby wszystkich odnaleźć, wydobyć, zidentyfikować, przywrócić im imiona, nazwiska. Na tym szkielecie widoczne były obrażenia od broni palnej, łącznie nawet z pociskiem. Układ szczątków w samej trumnie
w przypadku tych pochówków z 1945 roku widać wyraźnie, że ciała były po prostu układane w trumnie. Natomiast tutaj raczej to wygląda na, no może nie wrzucanie, ale nikt nie przejmował się specjalnie ułożeniem na przykład rąk, tak jak to ma miejsce w przypadku wcześniejszych, znaczy takich typowych pochówków. Natomiast tutaj układ stratygraficzny wskazuje na to, że najprawdopodobniej jest to też miejsce wykorzystane w turnie, to znaczy wcześniej tutaj, dokładnie w tym miejscu tego jeszcze nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ale tutaj na przykład mamy taką sytuację, że mamy pochówek właśnie z 1945 roku i nad nim bezpośrednio znajduje się pochówek młodszy, prawdopodobnie z tego samego okresu. Czyli innymi słowy, mieliśmy tutaj rząd grobów, który istniał i z jakichś powodów został zniszczony i potem to miejsce zostało wykorzystane jeszcze raz. No, tutaj na przykład na razie docinamy profil, ale tutaj mamy jeden pochówek, drugi zachodzący na siebie. Także to jest właśnie ta sytuacja, gdzie ten niższy szkielet jest najprawdopodobniej już tym pochówkiem sprzed 1945 roku, a bezpośrednio nad nim znajduje się właśnie, tutaj zresztą tworzą one linie, prawda? Układają się w rzędzie razem z tymi odnalezionymi. Dzisiaj mogę powiedzieć, że za nami już odnalezienie szczątków 35 ludzi i przynajmniej o dużej części z nich możemy powiedzieć, że są to ofiary komunizmu, nie mamy żadnych wątpliwości. Mamy ślady po kulach. Mamy ślady po kulach w okolicach głów, ale także w okolicach klatki piersiowej. Są to specyficzne pochówki takie, gdzie nie ma trumien, są skrzynie albo półskrzynie, czyli takie bez wieka. Mamy specyficzne ułożenie tych szczątków. Widać, że to nie są zwyczajne pochówki, kiedy ktoś dba o ułożenie zwłok ludzkich do trumny. Chodziło bardziej o wrzucenie ich do tej trumny. Te ręce są zgięte w sposób zupełnie nienaturalny. Znając dokumentację, powoli możemy zapełniać kolejne białe plamy na tej kwaterze. Wszędzie, gdzie jesteśmy, mamy bardzo wielu wolontariuszy. Są to głównie ludzie młodzi, ale nie tylko. Najstarsi mają ponad 70 lat. Mamy tutaj wolontariuszy z Trójmiasta, ale mamy także z Bydgoszczy, z Wrocławia, z Warszawy. Mamy dziewczynę, która przyjechała z Francji, Polka, która chciała w ten sposób pomóc w naszych pracach, bo chciała mieć osobisty udział w tych poszukiwaniach, czyli mieć możliwość takiego zaszczytu, że pracowała przy poszukiwaniu naszych bohaterów. Ja patrzę na nich z podziwem i z najwyższym szacunkiem, bo zamiast opalać się na plaży, zamiast pójść sobie na miasto, przychodzą tutaj i ciężko pracują. I to naprawdę jest dla nich olbrzymi szacunek. Ja jestem tutaj, bo to jest w jakiś sposób moja praca. Natomiast tutaj, patrząc na wolontariuszy dookoła, to im się naprawdę wielki szacunek należy. Przyjechałam, żeby pomagać w pracach, w ekshumacjach żołnierzy, których szukamy. Są to bohaterowie, na których nam bardzo zależy. Jesteśmy tutaj, żeby wspomóc grupę profesora Szwagrzyka i żeby uczestniczyć w czymś bardzo ważnym. Żołnierze wyklęci walczyli o to, abym mógł żyć w Polsce tak naprawdę moich marzeń, bo w Polsce wolnej, wielkiej, katolickiej też. Tak więc jest to niewątpliwie dla mnie tak naprawdę obowiązek być tutaj i przywracać o nich pamięć i sprawić, aby mieli również godny pochówek. My jako środowisko kibicowskie staramy się uczestniczyć w wielu akcjach, w wielu inicjatywach związanych choćby właśnie z pomaganiem przy ekshumacjach żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Pomagamy jak możemy, trzeba zawsze coś przynieść, może zakopać, wyciąć gałązki, takie proste rzeczy, ale przynajmniej się jest przy tych pracach i można pomagać jak może. Ogólnie przychodzimy tutaj i zostajemy oddelegowani, że tak powiem, do różnych zajęć. Między innymi kopiemy w konkretnych miejscach, dochodzimy do szkieletu. Następnie oczyszczają to już osoby po archeologii, po medycynie sądowej. Zaczynamy przed 8 rano. Praca jest wcześniej zaplanowana, wiemy co należy w tym dniu wykonać. Jeżeli tylko pogoda nam sprzyja, to znaczy nie leje, to przeważnie wykonujemy swój plan. Robimy sondaże,
opisujemy, rysujemy to, co widzimy, są robione zdjęcia, podejmujemy szczątki i tak każdy dzień. Dla mnie to jest wielka szansa, że tak mogę tak jakoś ich uhonorować, tak podziękować za to, że walczyli za tą wolną Polskę. I bo trochę szkoda, że o nich się więcej nie mówi i chciałbym, żeby ludzie zaczęli mówić o nich tutaj w Polsce i za granicę coraz bardziej, bo to byli ludzie, którzy byli mniej więcej w naszym wieku, więc ja mogę się z nimi troszeczkę tak utożsamić, bo to byliby moi rówieśnicy. Każdy powinien mieć świadomość tego, dzięki komu możemy korzystać ze wszystkiego, dzięki komu, kto o nas walczył, kto walczył w naszym imieniu. I w sumie jedyne, co możemy dla tych ludzi zrobić, to starać się przywrócić im chwałę, dojść sprawiedliwości. Należy szukać w sobie empatii. Należy mieć świadomość, że na nietrwałych fundamentach nie zbuduje się czegoś trwałego i prawda musi być wreszcie ukazana. To jest nasz obowiązek. Po prostu to powinien być obowiązek każdego i młodego człowieka w każdym wieku. To tak powinno być. Są pewne rzeczy, które powinno się robić i to kształtuje i charakter, i postawę na co dzień w życiu. I warto. Nie ma możliwości, żeby naród funkcjonował, jeżeli nie będzie pamiętał o przeszłości. Tak? Już mówił o tym Piłsudskim, wiele innych osób mówiło, ale to jest prawda. Naród musi mieć wzorce, na których się będzie opierał, na których się będzie wzorował, które będą dla niego podstawą do dalszego działania. A te wzorce są między innymi na tym cmentarzu. Ja tak dzisiaj patrząc na te wykopane groby, uświadomiłem sobie, że każdy z tych rozstrzelanych tutaj ma na piersi w momencie rozstrzelania jako 20-paroletni ludzie, 30-paroletni ludzie masę orderów za odwagę, za poświęcenie dla ojczyzny, bezinteresowność. Orderów tak łatwo się nie nadaje, a ci ludzie to po prostu elita naszego narodu. Jako społeczeństwo, polskie społeczeństwo, zostaliśmy pozbawieni czegoś niezwykle ważnego. Wszędzie na świecie jest tak, że bohaterów się czci, stawia się im pomniki, w różny sposób się ich honoruje. A my w Polsce musimy najpierw odnaleźć szczątki naszych bohaterów, bo wiemy, że bohaterów mamy, ale nie mamy ich szczątków, bo ci, którzy ich mordowali, zrobili wszystko, żeby zaginął po nich ślad. Fizycznie ich zlikwidowali, a potem zacierali bardzo skutecznie ślady po miejscach, gdzie ich grzebano. Być może dlatego, kiedy oni dzisiaj, oni, nasi bohaterowie, żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, powracają do nas, to wracają z taką ogromną siłą, bo to jest takie... to jest taki dowód na to, że coś, co miało zniknąć, zaginąć, do czego się miało nie wracać, ci wyklęci powracają. Powracają, a społeczeństwo czeka na nich i jest do tego przygotowane. To się dzieje po wielu latach, w bardzo trudnych warunkach i dlatego sądzę, że towarzyszą temu tak ogromne emocje. Odtajnia się tą historię, prostuje się tą historię. Przecież zupełnie czego innego uczono za czasów komuny w polskich szkołach. Nie istniało takie pojęcie jak żołnierze wyklęci, jak podziemie, że ktoś walczył tutaj z kolejnym systemem totalitarnym. To byli bandyci. Tym bandytom dzisiaj przywraca się właściwe miejsce w historii i musimy o tym pamiętać, bo dzięki takim ludziom mamy dzisiaj wolną Polskę. Gdyby ich nie było, pewnie dalej byśmy byli w komunizmie. Mamy świadomość misji, w której bierzemy udział, bo my tak to traktujemy. To jest misja, to jest zaszczyt dla nas wszystkich, że możemy poszukiwać szczątków naszych bohaterów. I jeżeli odnajdujemy ich, no to jest dla nas najwyższa nagroda. No i te dni, kiedy możemy rodzinom przekazać taką wyjątkową informację, że szczątki ich najbliższych zostały odnalezione, bo to przecież po to to robimy, nie po to, żeby osiągnąć jakikolwiek wynik naukowy czy statystyczny. Robimy to dla konkretnych ludzi. Głęboki sens mają prace Krzysztofa Szwagrzyka, ale nie tylko Krzysztofa Szwagrzyka, bo są też ludzie, którzy w całej Polsce, którzy próbują ustalić miejsca pochówku
tych naszych bohaterów walki o świętą sprawę. Niektórzy ludzie tak dosyć powierzchownie, bezmyślnie do tego podchodzą, mówią, że to są koszta, że niepotrzebnie się to robi, niech tam oni już leżą w tej ziemi, dajmy temu spokój, nie odgrzebujmy. Ale wyobraźmy sobie, że ktoś został zamordowany w pospolite morderstwo. Czy prokurator nie będzie poszukiwał miejsca, gdzie są szczątki tego człowieka? A przecież to, co komuniści robili z naszymi żołnierzami partyzantki antykomunistycznej, to były pospolite zbrodnie. My je nazywamy zbrodniami sądowymi. A więc jest powód czysto prawniczy, by ich szukać. A drugi powód jest taki, że trzeba im sprawić normalny ludzki pochówek. Tak jak są te msze święte za ofiary na Wołyniu, na Podolu, zamordowane w kościele podczas mszy świętej, czy to 11 lipca 43, czy w innych dniach. I mówimy, że trzeba tę mszę świętą dokończyć. A tu trzeba dokończyć modlitwę za tych żołnierzy. Trzeba dokończyć msze święte żałobne, które się za nich nie odbyły. I trzeba im sprawić godny pochówek. To jest nasz obowiązek. Inaczej nie bylibyśmy godni miana Polaków.